Z jakich elementów składa się wystąpienie publiczne? Jest mówca, czyli osoba, która przemawia, mowa, czyli treść, którą przekazujemy innym, oraz publiczność, czyli odbiorcy naszego komunikatu. W tym nagraniu chciałbym skupić się właśnie na tym trzecim elemencie, czyli publiczności. Publiczności, którą osobiście uważam za najważniejszą część każdego wystąpienia publicznego. Dlaczego publiczność jest taka ważna? Po pierwsze, to ona ocenia nasze wystąpienie i nawet jeżeli nam się wydaje, że jesteśmy dobrymi mówcami bądź mówczyniami, to ostatecznie właśnie odbiorca decyduje o tym, czy nasze wystąpienie mu się podobało i czy wyciągnął z niego dokładnie to, czego oczekiwał. Publiczność może być dla nas pewnego rodzaju motywacją. W końcu za każdym razem chcemy występować efektywniej i osiągać progres po to, żeby być coraz lepiej ocenianym. Na dobrą ocenę ze strony publiczności składa się wiele elementów. Na pewno jednym z pierwszych, który przychodzi wszystkim do głowy, jest pierwsze wrażenie, czyli kilkanaście pierwszych sekund, podczas których publiczność nas poznaje i stwierdza, czy w ogóle jesteśmy warci dalszego słuchania. Chciałbym jednak podczas tego nagrania pójść krok dalej i skupić się na czymś więcej niż tylko pierwsze wrażenie. Zależy mi na tym, żebyś poznał lub poznała sposoby na przyciągnięcie i utrzymanie uwagi publiczności przez zdecydowaną większość przemówienia. Nie jest to wcale tak intuicyjne i uważam, że aby być dobrze ocenianym przez publiczność, trzeba postępować naprawdę świadomie. Zastanówmy się na początku, dlaczego w ogóle zdobycie i utrzymanie uwagi publiczności jest wyzwaniem. W obecnych czasach ludzie są dość mocno przebodźcowani i dużym problemem jest dla nich skupienie się na jednej rzeczy. Dlatego podczas wystąpienia dochodzi do sytuacji, że słuchacz sprawdza telefon, odpisuje na maila, czy nie słucha nas z takim zaangażowaniem, jakbyśmy sobie tego życzyli. I ja uważam, że jest to w pewien sposób ludzka natura i nie powinniśmy oczekiwać od siebie, że przez całe wystąpienie utrzymamy zainteresowanie na najwyższym poziomie. Udaje się jednak dzięki różnym metodom zmaksymalizować ten efekt i sprawić, że pomimo braku zainteresowania na wysokim pułapie przez cały czas przemowy, publiczność będzie nas darzyła sympatią i uważała za dobrego mówcę. Pozwólcie, że odpowiem zatem na najważniejsze w tej chwili pytanie, jak to zrobić. Zacznijmy od początku. Często pisząc mowę, tworzymy ją jako coś uniwersalnego, coś co wygłaszamy wiele razy, niezależnie od środowiska czy okoliczności. I jest to duży błąd, często zresztą popełniany. Nasze wystąpienia za każdym razem powinny się różnić, a czynnikiem, który ma największy wpływ, jest właśnie publika. Dlatego przed każdym naszym przemówieniem musimy sobie zdać sprawę, do kogo w ogóle będziemy przemawiać. Przed każdym wystąpieniem musisz zadać sobie pytanie, kim jest twój odbiorca. Zastanów się, jaki jest jego zawód, wykształcenie, wiek, doświadczenie, czym się zajmuje, na czym mu zależy. Wszystkie te elementy powinny mieć wpływ na to, jak skonstruujesz przekaz. Wpływać one będą na to, jak zbudujesz swoją mowę, jakie podasz przykłady i jakim językiem będziesz się posługiwał bądź posługiwała. W końcu inaczej będziesz zwracał się bądź zwracała do licealistów, a inaczej do profesorów. Podobnie, jeżeli twoja mowa jest skierowana powiedzmy do ludzi ze świata ekonomii, to twoje argumenty i przykłady powinny dotyczyć właśnie tego tematu. I tak jest za każdym razem. Nasze mowy nie mogą być uniwersalne. Za każdym razem należy je dostosować do potrzeb publiczności. Aby dobrze to zrobić, odpowiedz sobie na pytania. Kim jest mój odbiorca? Jakie przykłady mogłyby go zainteresować? Jakim językiem należy się do niego zwracać? I co jest dla niego tak naprawdę ważne? I teraz tak. Wiemy już, jaka jest nasza publiczność. Można powiedzieć, że ustaliliśmy taką średnią sylwetkę człowieka na publicy. I oprócz tych powyższych rzeczy, przejdźmy do kolejnej, może i ważniejszej, tak zwanej budowy mostu. Ludzie mają taką naturę, że lubią słuchać swoich, czyli ludzi z ich środowiska, z podobnymi zainteresowaniami, doświadczeniami czy no, chociażby przeżyciami. Dzięki temu łatwiej nawiązują relacje i nić zaufania z osobą przemawiającą. Mówca pokazuje, że jest człowiekiem podobnym do odbiorcy, a publiczność dzięki temu chętniej go wysłucha. I to jest zadanie, które leży po naszej stronie za każdym razem, gdy przemawiamy. Musimy zadbać o udowodnienie odbiorcy, że coś nas z nim łączy. Chodzi o znalezienie takiej części wspólnej, która mogłaby nas i jego połączyć. Znajdźmy zatem coś, co nas zbliża do grupy, przed którą występujemy. Kilka propozycji ode mnie.
Mamy podobny cel, czyli pokazanie, że mimo innych proponowanych rozwiązań cel jest dla nas czymś wspólnym, co pokaże, że mamy dobre chęci. Też zaczynałem od tego etapu. Powiedziane w stronę młodszych kolegów i koleżanek buduje pozytywny wizerunek związany z tym, że byliśmy kiedyś na podobnym etapie, ale teraz jako osoby z większym doświadczeniem chętnie ich czegoś nauczymy. Łączą nas wspólne doświadczenia. Warto zastanowić się, czy nie mamy jakiegoś elementu z przeszłości, który pomógłby zbudować wrażenie takiej większej wspólnoty z publicznością. Związek z ich miastem, nawiązanie do wspólnego autorytetu, anegdota, która jest im znana, to również dobre sposoby na budowę mostów. I oczywiście sposobów jest dużo więcej, ale to są trzy, które zawsze dobrze się sprawdzają i mogę śmiało je polecić. Niemniej postaraj się zawsze budować ten most szczerze, a nie według zaplanowanego raz wcześniej schematu. Kiedy wiemy już trochę o wadze publiczności i znamy technikę budowy mostu, co na pewno ułatwi Ci zrobienie dobrego wrażenia, przejdźmy do kilku konkretnych wskazówek, które pozwolą Ci opanować sztukę utrzymywania uwagi i spowodują, że łatwiej będzie publice zrozumieć Twoje przemówienie. Po pierwsze, zapowiedz, czego mogą się spodziewać. Aby zadbać o prawidłową strukturę, dzięki której publiczność się nie gubi i rozumie, co dokładnie chcemy przekazać, warto od samego początku naprowadzać ich na to, co jest naszym głównym przekazem. Do czego konkretnie chcemy przekonać? Jaki temat chcemy poruszyć? Co jest najważniejsze w naszym wystąpieniu? Oczywiście nie chodzi o to, żeby zdradzać wszystkie szczegóły, ale warto na początku nakreślić główną myśl, do której chcemy dążyć. Co nam to daje? Odbiorca ma ułatwione zadanie, ponieważ wie, czego się spodziewać i nie dochodzi do takiej sytuacji w trakcie wystąpienia, kiedy tak naprawdę nie wie, o czym mówimy. Warto o taką zapowiedź zadbać już na samym początku naszego wystąpienia. W końcu początek to moment, w którym publiczność jest mocno zaangażowana i słucha nas zasadniczo w dużym skupieniu, więc wykorzystajmy to, by dokładnie dowiedziała się, o czym będzie nasze wystąpienie. To jest zupełna podstawa dobrej i skutecznej struktury. Druga wskazówka to wyróżnianie kluczowych zdań. W każdym przemówieniu znajdują się zdania, które można uznać za kluczowe. Kluczowe, czyli takie, które chcemy, aby publiczność najmocniej zapamiętała. To może być jedno zdanie, ale może być ich również więcej w zależności od tego, ile mamy do przekazania. Kiedy zdamy sobie sprawę, które to są dokładnie zdania, warto zadbać o to, żeby je odpowiednio wyróżnić. Dlaczego? Dzięki temu słuchacze z dużo większą łatwością zapamiętają je, a w końcu o to nam chodzi. Chcemy, żeby po wyjściu z sali, w której przemawiamy, w głowie zostawały im najważniejsze myśli. I teraz, w jaki sposób można wyróżniać? Przede wszystkim tonem głosu. Kiedy standardowo mówimy dość spokojnym głosem, możemy kluczowe zdanie wyróżnić dzięki podniesieniu naszego głosu i powiedzeniu tego zdania głośniej. To dość prosta informacja dla naszych słuchaczy, że coś się zmienia. Drugim sposobem jest pauza. Kiedy przemawiamy i zbliża się nasze kluczowe zdanie, warto zrobić przerwę. Jest to sposób na zbudowanie delikatnego napięcia i zwrócenie uwagi publiczności na to, że zbliża się coś ważnego. Trzeba pamiętać jedynie o tym, żeby ta pauza była dość naturalna, to znaczy, że nie może ona trwać za długo. Myślę, że maksymalnie 2, może 3 sekundy. Kolejnym sposobem na wyróżnienie jest zwykłe poinformowanie, że zbliża się kluczowe zdanie. Jeżeli w ramach przykładu przyjmiemy, że naszym kluczowym zdaniem jest to ważne, by podnieść zyski naszej firmy, to mogę to powiedzieć w taki sposób, ale mogę również zrobić to inaczej. Szanowni Państwo, to jest rzecz dziś najważniejsza i chciałbym, żebyście to dobrze zapamiętali. Zyski naszej firmy muszą się zdecydowanie podnieść. Ta zapowiedź w bardzo prosty sposób poinformowała publiczność, że zbliża się ważne zdanie. Proste narzędzie, ale bardzo skuteczne. Jest jeszcze jeden sposób, który ja osobiście bardzo często używam i lubię, czyli gest. Kiedy wypowiadam kluczowe zdanie, robię coś takiego. Jest to gest, który symbolizuje skupienie się na danym punkcie. Może on również być wykonywany w trochę inny sposób, poprzez podniesienie palca. To również pokazuje punkt, w którym chcemy, żeby publiczność się skupiła. Jest to rodzaj niewerbalnego wyróżnienia. Bardzo skuteczny, ponieważ odnosi się do zupełnie innych bodźców. Oczywiście wszystkie te sposoby można łączyć, więc często zapowiadam kluczowe zdanie, robię przed nim pauzę, podnoszę głos
a dodatkowo robię gest. Serdecznie Ci to polecam i przechodzimy do ostatniego punktu. W kolejnym punkcie chodzi o to, by budować narrację naszego przemówienia w formie pierwszej osoby liczby mnogiej, czyli my. Nie powinniśmy odróżniać ja jako mówca i ty jako publiczność, tylko zwracać się, jakbyśmy mówili o dwóch tych elementach razem. To naprawdę mały szczegół, ale niezwykle istotny z perspektywy budowy relacji z naszymi odbiorcami. Łatwiej będzie nam zmotywować ich albo przekonać do słuszności naszego projektu, jeżeli będą czuli, że są tego częścią. A zwracanie się właśnie w ten sposób takie poczucie odbiorcy nam gwarantuje. Dlatego jeżeli trzeba rozwiązać problem, to nie robię tego ja czy ty, ale my rozwiązujemy problem wspólnie. Chciałbym to wszystko podsumować. Publiczność to najważniejszy element każdego wystąpienia publicznego, dlatego warto zastanowić się, do kogo będziemy przemawiać i zbudować z odbiorcami most, czyli wskazać kwestie, które nas łączą. Oprócz tego zostawiam Cię z trzema praktycznymi wskazówkami. Zapowiadaj główny sens swojego wystąpienia, wyróżniaj kluczowe zdania i stosuj formę my, gdy zwracasz się do słuchaczy. Oczywiście innych metod jest cała masa, ale te trzy uważam za fundament budowania relacji z publicznością i zachęcam, byś ich spróbował bądź spróbowała w swoich następnych wypowiedziach.